To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dowiaduj się o oczekiwania, o te pragnienia. Nie znaczy, że musisz każde spełniać. Jak mama powie, kochanie, bądź cały czas ze mną, rzuć te studia, wróć do nas na wieś, do domu i siedź przy mnie, bo ja się czuję taka samotna. To wtedy trzeba te granice bardzo wyraźnie. Już nie malutki, cieniutki szlaban, nie wstążeczkę między nami zawiesić, ale gruby, solidny mur zbudować. To o innych ludziach wolimy myśleć, że jest z nimi coś nie w porządku. Ale co zrobić, jeśli problem jest w nas samych? Może ja sama jestem toksyczną osobą? Przez wątpliwości dotyczące toksyczności przeprowadzi nas psycholog dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska. Wykład zakończony psychotestem odbył się w marcu 2020 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Był on częścią cyklu Sztuka Relacji, którego celem jest nauczenie nas sztuki budowania dobrych relacji z najbliższym otoczeniem. Zapraszamy. To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przyjrzenie się sobie jest niezwykle ważnym elementem współżycia z ludźmi. Czasami, nawet mimo dobrych chęci, takiego starania, szczerej gotowości, to nie jesteśmy w stanie siebie zobaczyć. Najlepszym informatorem, najlepszą oceną naszych zachowań, postępowania, naszego odnoszenia się do innych są właśnie inni ludzie. No i wielką sztuką jest, żeby się na to otworzyć, a nie przed tym zamykać. Ale to w zasadzie jest już coś takiego jak konkluzja dzisiejszego tematu, a tymczasem mamy kilka ważnych jeszcze informacji, które mogą do tej konkluzji doprowadzić każdego z nas już w wyniku pewnego procesu, który mam nadzieję uda mi się uruchomić. To, co jest bardzo ważne, to jest coś w rodzaju kartoteki czy rejestru pewnych zasad, pewnych reguł. Ponieważ współżycie z ludźmi jest żywiołem. I jeżeli przyjrzymy się na przykład małym, bardzo małym dzieciom w takim wieku żłobka, to tam żadne reguły nie obowiązują. Natomiast dosyć szybko można zaobserwować, że same dzieci pewne reguły wytworzą. Oczywiście gdyby czekać, że w naturalny sposób, taki jaskiniowy, będziemy się uczyć i przebudowywać reguły, to by to strasznie długo trwało. Pewnie wielu z nas nie starczyłoby życia. Ale po co to robić, skoro w wyniku ewolucji tych tysięcy lat budowania społeczności reguły zostały wypracowane. I można popatrzeć na chociażby takie skrótowe bardzo sygnały, które uważam, że warto sobie przypomnieć, warto sobie uświadomić, a nawet niejednorazowo na użytek dzisiejszej rozmowy. Tylko nauczyć się, tak jakby przyjąć, że ten niezbędnik towarzyski, czy niezbędnik międzyludzki, bardzo dobrze byłoby na stałe wprowadzić do swoich reguł, którymi kierujemy się we współżyciu. Bardzo ważna pierwsza, taka hasłowa wskazówka. Jeżeli myślisz o innej osobie, myślisz o innych ludziach w ogóle, albo o jakimś konkretnym zbiorowisku, czy to jest rodzina, czy to jest grupa na uczelni, czy to jest moje miasto, czy to jest mój naród, czy moje województwo. Poziom i szerokość tego zbiorowiska to już jest właściwie kwestia dowolna. Napisałam: doceniaj, nie oceniaj. Jest to
bardzo zgrabne i w języku polskim świetnie brzmi. Tak po angielsku się nie da powiedzieć, żeby to była taka kadencja jak u nas, czy po francusku, czy po niemiecku. Akurat polski język bardzo to dobrze wyraża. Prawda? Doceniaj, nie oceniaj. Zaraz o tym chwilkę porozmawiamy. Jest to hasło takiej nowej kampanii, która niedawno została wymyślona i już zainicjowana. Nawet widziałam w kinie spot filmowy na ten temat. Wymyślona została przez kobiety pracujące w Banku Paribas. A zatem nie przez żadną psycholożkę ani psychologa, nie przez filozofa. Nie jest to oczywiście nowe, ponieważ bardzo wielu ludzi dokładnie tą regułą się kieruje, nie wiedząc, że można by to ująć w taki zgrabny sposób hasłowy, takiego motto. Ale Bank Paribas postanowił zrobić taką kampanię. Uważam, że znakomicie. Mam w niej brać udział, więc tym bardziej się cieszę, że będę mogła też uczestniczyć w różnych eventach, wydarzeniach, konferencjach prasowych. Uważam, że to trzeba rozpowszechnić. Zaczynam od dzisiejszego spotkania i myślę, że jeżeli Państwu się to spodoba, to może to bardzo tak utrwalić się w sposobie podejścia, zwłaszcza do osób, uwaga, na których nam zależy. Czyli nie tam całkiem obcych. Ktoś może mnie denerwować, bo na przykład za głośno krzyczy, albo ktoś rozmawia przez telefon w przedziale kolejowym, ale się nie znamy. Ale też już zasługuje na to, żeby zrobić pewien wyjątek. Nie oceniać, tylko doceniać. Na przykład wprawdzie głośno gada, ale nie śmierdzi. Albo wprawdzie jest hałaśliwy i wulgarny, ale nie bije. Więc oczywiście obracam to troszeczkę w ironię, w żart, ale tak prawie w każdej sytuacji można przyjąć postawę, która będzie pro, będzie za, a można przyjąć postawę, która będzie przeciw, kontra. I od razu otworzę ten sezam, z którym teraz będziemy sobie współpracować i oglądać, co dalej. Dużo lepszym tworzywem relacji jest nastawienie pozytywne niż negatywne. Więc to jest hasło, które zawiera w sobie ten element. Co się składa na to hasło? Co się składa na takie podejście do otoczenia, które przynosi więcej korzyści, a mniej szkód? Nie lekceważ, nie dokuczaj, nie pouczaj. Jeżeli już uważasz, że trzeba zwrócić uwagę, to bez używania tych trzech nieprzyjemnych sposobów odnoszenia się. Zamiast pouczania można powiedzieć, czy mogę ci pomóc zrobić to inaczej, tak, żeby mniej było to rażące, albo mniej przykre, albo mniej powodowało kłopotów, albo mniej zrażało do ciebie ludzi. Czyli ja chcę ci pomóc, a nie pouczyć. Nawet jeżeli się skończy na tym, że ktoś powie, no dobra, no to powiedz, co mam robić. A to wtedy proszę bardzo. Ale to już jest zaproszenie, a nie inwazja. No właśnie, nie wchodź z kaloszami do czyjejś duszy. Skończyłam poprzednie zdanie na słowie inwazja. Inwazja, czyli wpycham się nieproszona. Właściwie do oceniania nas, do wydawania opinii o nas w takim klasycznym modelu powołany jest kto? Wychowawca, a więc i rodzic, komisja egzaminacyjna, no może nauczyciel. Chociaż są nauczyciele, którzy fantastycznie przekazują mądrość, cudownie uczą dobrych rzeczy, a wcale nie stosują metody oceniania. Stosują metodę doceniania, stosują metodę dzielenia się, stosują rozmaite środki, które służą temu celowi, bez naruszania integralności drugiej osoby. To jest rzadkość. Tym niemniej, na pewno każdy, jak teraz sobie myśli, to ma przed oczami. Albo w pamięci pojawia się, aha,
muszę o tym pomyśleć. Chyba taka była ciocia Maria. Albo chyba taka była moja nauczycielka w szóstej klasie, która uczyła mnie WF-u. Albo matematyki. Albo profesor, z którym mam zajęcia tutaj na uczelni. Dlatego, że to się czuję. Czy z kimś mogę czuć się bezpiecznie, czy muszę się mieć na baczności. Bo ocenianie, krytyczne ocenianie powoduje, że ja się odruchowo spinam i czekam na atak. I czekam na krytykę. Ja mogę ją przyjąć, zwłaszcza czasami nie mam wyjścia. Ale powoduje ona u każdego bardzo niekomfortowe samopoczucie. Dlaczego? Ponieważ jest naruszone albo przynajmniej trącone troszeczkę poczucie wartości. Otóż docenianie jest odwrotnością oceniania. I można każdą uwagę przekazać w taki sposób, że uwypukli się ten pozytywny aspekt. Dlatego, że jesteś bardzo pilną studentką, chciałabym, żebyś również przestała się spóźniać na moje zajęcia. Dlatego, że tak świetnie ci poszła poprzednia sesja, przełożymy termin egzaminu, bo widzę, że teraz nie jesteś zbyt dobrze przygotowana. Widzicie? Też krytyka. Ale to nie jest krytyka, która pomniejsza, tylko to jest krytyka, która od razu jest strzałką, jest kierunkowskazem. W tę stronę pójdź. Jak zrobisz to, zwłaszcza jeżeli to ma wymowę konkretu, to doskonale zmieścisz się w tych wymaganiach. Mam nadzieję, że Państwo to słyszą. Wyraźnie określaj swoje granice. Mów, czego nie chcesz. Z tym niedawno miałam wykład dla Niebieskiej Linii na temat wypalenia zawodowego. I te osoby, które pracują z taką trudną klientelą, z ofiarami przemocy, z bardzo obolałymi rodzinami, one mówią, że nie bardzo wiedzą, czy to one mają stawiać granice innym, czy mają stawiać granice sobie. Czego mnie nie wolno, czy czego tobie nie wolno wobec mnie. No tak, bo to działa w obie strony. Tym niemniej wyraźnie trzeba określać, komunikować. Przy mnie proszę nie przeklinać. To są moje granice, ale jednocześnie ta druga osoba też dostaje sygnał, jakich granic nie powinna przekraczać. Więc granice, które pozwalają nam dobrze współżyć, to są wspólne. Albo na moje zajęcia proszę się nie spóźniać. Rozprasza to mnie i innych słuchaczy. Jak już nie możesz być punktualnie, to bardzo cichutko się wślizgnij, nie szukaj głośno miejsca po środku, tylko gdzieś przycupnij z boku. Czyli dbajmy o to, żeby nie naruszać dobrostanu. I my sami to możemy określać w imieniu innych i swoim też. Mów, czego nie chcesz. To bardzo prosto brzmi, ale z tym mamy ogromne problemy. Czasami dlatego, że kogoś bardzo lubimy i nie chcemy wyjść na takich bezdusznych, zimnych znajomych. Czasami dlatego, że kogoś się trochę boimy i nie chcemy się narazić, bo nie wiadomo jak zareaguje. Czasami wiemy, że ktoś jest obrażalski albo strasznie nadwrażliwy na swoim punkcie. I jakakolwiek prośba, proszę cię, nie dzwoń do mnie po 20 wieczorem. Proszę, nie dzwoń do mnie przed 9 rano. To już jest, a co? A dlaczego nie mogę? A o co ci chodzi? Czyli są ludzie, którzy przyjmują uwagę, czy prośbę nawet, przyjmują ad personam. Czyli uważają, że to, że ja jakiś zarzut im robię. A ja po prostu określam swoje granice. Do tej pory jestem w roli osoby publicznej czy oficjalnej, a od tej pory jestem w prywatnym życiu i tak dalej. Natomiast bardzo jest też ważne, bo nie wszystkie granice są wspólne. Czasami w zależności od tego, czy mamy w relacji danej stosunek nadrzędności czy podrzędności. Jak jestem studentką,
to mam relację ze swoim asystentem, ale ona jest inna niż ten asystent ma ze mną. Po prostu hierarchia, a zwłaszcza role we wzajemnych relacjach są niejednakowe. I jeżeli ja określam swoje granice, to ja dbam o siebie. Ale czasami dobrze jest, kiedy ja chcę dowiedzieć się, bo nie zostałam poinformowana jasno, albo wchodzę w jakąś relację po raz pierwszy i nie znam, nie wiem, jakie panują reguły, jak się to układa zwyczajowo. I ja mogę po prostu poprosić, czego nie robić. Na przykład matka może zapytać swoją 11-letnią córkę: słuchaj, kochanie, chodź porozmawiamy. Czy jest coś, co ja robię, co ciebie bardzo denerwuje? I o tym rozmawiać. Oj, mamo, nie lubię, jak się ubierasz w mini i przychodzisz do mnie do szkoły. Taką wieś mi robisz, nie cierpię tego. A, okej, będę zakładać babcinę spódniczkę i będę przychodzić ubrana tak, jak lubisz. No bo dlaczego nie? Mogę się oczywiście kłócić, ale mogę też powiedzieć: a, rozumiem, dobrze. Ale to co, to jest drobiazg, tam spódniczka taka czy siaka, jak przychodzę do szkoły. Ale dziecko może powiedzieć: wiesz, mamo, ciągle mnie tylko o szkołę pytasz. A wiesz co, ja mam też swoje życie wewnętrzne. I ja nie mam z kim o tym porozmawiać. A, no słusznie, kochanie. No to chodź, od dzisiaj to zmienimy. Przypominaj mi o tym. Bo ja mogę odruchowo. Szkoła dla mnie jest jakimś symbolem, że wszystko jest z tobą dobrze. Ale masz rację. Proszę bardzo. Ale może też być, że dziecko, które jest w takiej rodzinie, gdzie się o takich rzeczach rozmawia, przyjdzie po pewnym czasie i powie: mamo albo tato, chciałabym, żebyś był zadowolony ze mnie, żebyś był dumny ze mnie. Jakoś nie słyszę, żebyś mówił mi takie miłe rzeczy. Co ja mam robić, żebyś poczuł, że ja rzeczywiście postępuję dobrze, to co robię, to ci się podoba, że to lubisz? Może tak być. To jest dokładnie to, o czym mówię. My mamy siebie nawzajem komunikować sobie i siebie nawzajem monitorować. Co nie znaczy, że trzeba to robić obsesyjnie, co 5 minut, w każdej sytuacji. Ja tylko pokazuję, że ten kierunek rozwoju relacji niezwykle pomaga uchronić się przed toksycznością. Przed tym, że bycie z drugą osobą staje się chorobliwie męczące, toksyczne. Tak jak stawiamy granice, tak samo naturalnym, logicznym krokiem jest określanie, czego ja od innych ludzi oczekuję. Nie tylko czego nie oczekuję, czego nie rób, ale ja mogę poprosić, mogę powiedzieć przyjaciółce: wiesz co, nie lubię, jak mi przynosisz drogie prezenty. Strasznie mnie to krępuje, czuję się zobowiązana, a wiesz, że cały czas mam raty do spłacenia, muszę oszczędzać i trochę czuję się skrępowana. Ja mogę granice pokazywać też w taki sposób: tego nie rób. Albo proszę cię, dbaj o to, żebym ja się nie czuła przy tobie skrępowana, czy zażenowana, czy w jakikolwiek sposób narażona na dyskomfort. Bo on, zwłaszcza gdy będzie się powtarzać, albo gdy do tego dojdą jeszcze jakieś dodatkowe elementy negatywne, on się zamieni w taką przeciągłą niechęć. I zamiast utrwalania, umacniania dobrej relacji, może doprowadzić do dryfowania od siebie. No i znowu, skoro rozmawiamy, skoro już potrafimy takie rzeczy powiedzieć, to potrafimy też dowiedzieć się, jakie oczekiwania ma moja koleżanka, z którą mieszkam w akademiku, mój mąż, z którym
mam rodzinę i życie wspólne. Moja mama, która wchodzi w taką fazę życia, której sama nie znała wcześniej. I ja mogę też nie wiedzieć, na jakim jest etapie. Dowiaduj się o oczekiwania, o te pragnienia. Nie znaczy, że musisz każde spełniać. Jak mama powie, kochanie, bądź cały czas ze mną, rzuć te studia, wróć do nas na wieś, do domu i siedź przy mnie, bo ja się czuję taka samotna. To wtedy trzeba te granice bardzo wyraźnie. Już nie malutki, cieniutki szlaban, nie wstążeczkę między nami zawiesić, ale gruby, solidny mur zbudować. Mamo, moje życie tego wymaga. Ja chcę się przygotować do swojej przyszłości. Zrobię wszystko, żeby możliwości, jakie będę miała, przeznaczyć na zadbanie o ciebie. Ale nie mogę zrezygnować ze studiów. Nie mogę się przenieść z powrotem, skoro mam przed sobą jeszcze lata pracy nad swoim zawodem i tak dalej. No i teraz warto byłoby już przejść do takiego wesołego tematu, czyli zobaczyć, pod jakim względem bywamy dla siebie toksyczni. Na przykład, i tu wymieniam, jak widzicie Państwo, jest po prostu lista kilkudziesięciu hasłowych charakterystyk, które bywają pojedynczo naszymi cechami, cechami naszych bliźnich, ale czasami, i to chyba bywa najczęściej, mamy całe konglomeraty, mamy zlepek, ktoś może być kłótliwy i kłamczuch na dodatek, i jeszcze hipochondryk, i jeszcze seksoholik. I może się to razem pomieszać. A ktoś może być nieokrzesany i jeszcze na dodatek kłamczuch. I zazdrośnik. I jeszcze na dodatek leniwy. I wierzy w czarnego kota. Czyli tych możliwości zlepiania się rozmaitych nawyków. Bo ktoś powie, a to są takie cechy człowieka. Ja powiem, no dobrze, nazywajmy to cechą. Tylko cecha to jest tak jak w materiałoznawstwie. Cecha danego materiału jest niezmienna. Na przykład stal jest twarda, ale krucha. Ale na przykład żelazo jest mniej twarde od stali, ale jest bardziej giętkie, bardziej elastyczne. Więc jakbyśmy budowali most, to niektóre elementy mostu muszą być bardziej ze stali, a niektóre bardziej z żelaza. Cecha to jest immanentny element gdyby wartości czy treści danego materiału. A zatem jak powiemy, że kłótliwość czy malkontenctwo, czy złośnictwo jest cechą człowieka, to co my robimy przez to? Robimy niedobrą rzecz. Za pomocą cechy, jednej z dowolnych, określamy tego człowieka. A tymczasem ja akurat, mogę się Państwu zwierzyć, ponad 40 lat już w tej chwili, zajmuję się uzależnieniami. Studiowałam taki kierunek w Stanach, pisałam doktorat na temat uzależnień, robiłam badania naukowe na temat uzależnień. Przez lata w Instytucie Psychiatrii i Neurologii miałam po prostu setki pacjentów, którzy przychodzili leczyć swoje uzależnienia. Naprawdę nabrałam ogromnej ekspertyzy w tej dziedzinie. I co z niej wynika? Z niej wynika, że żaden człowiek nie jest jakiś, tylko bywa. Mało. Ja jeszcze od 1990 pracuję do tej pory stale, nawet świeżo. Dwa tygodnie temu wróciłam z Gruzji z konferencji międzynarodowej na temat więzień, więziennictwa oraz przede wszystkim programów resocjalizacji i terapii w więzieniach.
Więc nie tylko mam do czynienia z osobami po prostu uzależnionymi, ale mam do czynienia i działam w dziedzinie pomagania ludziom, którzy tak są poza nawiasem społeczeństwa, stanowią ten bardzo mroczny, ciemny margines każdego zresztą społeczeństwa, gdzie zbierają się takie ciężkie osobowości, takie osoby, które nie mieszczą się w regułach współżycia. Tak bardzo, że trzeba je odizolowywać. I nie ma ani wśród tych najbardziej dotkniętych patologiami, ani wśród nas, w tej inteligenckiej, akademickiej, pięknej grupie ludzi, którzy mają skrzydła i oczy do nieba i nie mają szklanych sufitów i wierzą w wielkie sukcesy własne i słusznie, bo je odniosą. Czyli patrząc na człowieka w ogóle, ja proponuję nie używać słowa cecha, ponieważ cecha znaczyłaby, że ktoś jakiś jest i koniec. Co zresztą w moim doświadczeniu jest zawsze wielką przeszkodą w psychoterapii. Gdy ktoś przychodzi i mówi, pomóż mi, bo ja krzyczę na dzieci. Albo pomóż mi, bo ja ciągle zdradzam żonę. Albo nie mogę przestać pić, czy ćpać, czy nadmiernie jeść, czy robić cokolwiek. Pomóż mi, to ja mówię, zaczynamy wobec tego szukać sposobu. A ktoś mi na to mówi, ale wiesz co, ale ja już taki jestem. Jak tylko ktoś powie, ja już taki jestem, to co robi? Zamyka sobie drzwi do zmiany. Czyli mówi, to jest moja cecha. Dlatego zamiast słowa cecha lepsze jest nawyk, przyzwyczajenie, upodobanie, przypadłość, zaburzenie, choroba. Dowolne, to jeszcze można by pewnie z kilka czy kilkanaście takich określeń zastosować. Czym one się różnią od cecha? No tym, że są dynamiczne. Bo jak ja mam chorobę, to ja mogę wyzdrowieć. Jak ja mam przypadłość, to ja mogę się nauczyć czegoś. Jak ja mam skłonność, to ja mogę ją zmodyfikować, zmniejszyć, złagodzić, wyeliminować. Czyli cecha, niestety nawet jak mówimy to, to jest trwała jakość. A te wszystkie inne to są zmienne. Otóż w momencie, gdy mówimy o ludzkich zachowaniach, o ludzkich postępowaniach, o ludzkich charakterach, o osobowościach, to lepiej myśleć w tych kategoriach dynamicznych, ponieważ wtedy sobie uchylamy drzwi. Może jeszcze niewielkie wrota, bo żeby tak łatwo przejść przez te wrota i się znaleźć na bezpiecznym gruncie, to czasami trzeba dużo czasu, dużo myślenia, dużo zastanawiania, dużo szkolenia, dużo trenowania. Różne mogą być potrzebne techniki. Ale przynajmniej droga stoi otworem. Więc toksyczni, czyli jacy? Nie mamy takich cech, tylko mamy takie nawyki. Mamy takie przyzwyczajenia. Mamy takie predyspozycje. Mamy takie uwarunkowania, że możemy być kłótliwi, obrażarscy, malkontenci, krytykanci, bałaganiarze, narcyzy, podrywacze, flirciarze, wampy, powoje i tak dalej, i tak dalej. Te zresztą, chyba wszystkie, które wymieniłam, tak dowcipnie sobie ułatwiłam życie, otworzyłam moje dwie książki pod tytułem Ludzie, 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 ludzie i ludzie, ludzie dwa i popatrzyłam na spisy treści i wypisałam po kolei spisy treści, bo w tych książkach właśnie jest o takich ludziach. Czyli mamy do czynienia z rozmaitymi, nawykowymi, czasami bardzo utrwalonymi, ale to nie znaczy, że niezmiennymi, toksycznymi nawykami, toksycznymi zachowaniami. Dlaczego toksycznymi? Dlatego, że otoczenie, a bardzo często
oprócz otoczenia sam delikwent źle się czuje. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że otoczenie może nie lubić, jak ktoś jest kłamczuchem. To ten kłamczuch czuje to, czy nie czuje, że go nie lubią? Oczywiście, że czuje. No to jemu też jest nieprzyjemnie. Albo ktoś jest bałaganiarzem i co chwilkę słyszy zarzuty, i co chwilkę słyszy prośby, i co chwilę słyszy jakieś uwagi. Podoba mu się to? No nie może mu się to podobać. Bo z tego jemu też jest źle. Czyli prawdę mówiąc, te przywary, te wady, czy te szkodliwe przyzwyczajenia, one działają trochę jak miecz obosieczny. One otoczeniu szkodzą, a może nie szkodzą zawsze. Bo na przykład bałaganiarstwo nikomu nie szkodzi, ale przeszkadza czasami. Tak samo na przykład to, że ktoś jest kłamczuchem, też nikomu nie szkodzi. Zwłaszcza, że bardzo często otoczenie szybko wie, kiedy wchodzi ktoś w ten trans mitomanii, czy konfabulacji, czy po prostu kłamstwa. Wiadomo, że kłamie. No nie szkodzi mi to, ale nie lubię tego. A jak nie lubię tego, to nie lubię tej osoby. Czyli przeciwko tej osobie natychmiast płynie fala negatywnego uczucia. Dezaprobaty, niechęci, czasami zniecierpliwienia, czasami antypatii, czasami urazy. No, mogą być ciężkiego kalibru i lekkiego kalibru toksyny. No, dokładnie jest tutaj też. Żeby, mając do czynienia, bo będziemy z takimi ludźmi mieli do czynienia i mamy. I myślę, jak tam spojrzycie na tę listę, to możecie sobie małym, cieniutkim długopisem przy każdym z tych punktów prawdopodobnie lekko podać 2, 3, 4 imiona. A Marysia to jest taka, a Wojtek to jest taki, a moja mama to tu, o, na pewno, a mój tata, no to i tu, i tu, i tu. A ja, a tak ja też, ja tutaj też gdzieś jestem. Czyli łatwo nam zobaczyć, bo to są czytelne, prostym językiem, to nie są diagnozy psychiatryczne, bo to w ogóle nie są psychiatryczne sprawy. To są po prostu nasze sposoby reagowania na rozmaite zjawiska życiowe, wewnętrzne i zewnętrzne. I czasami reagujemy tak, że to dotyka, uraża innych ludzi. No i żeby sobie z tym radzić, żeby mieć wpływ, bo co to znaczy radzić? Ja sobie nie będę radzić z tym, że Zośka czy Krzysiek kłamią, ale muszę sobie znaleźć jakiś sposób, żeby przestało to kłaść się cieniem między nami. Na to wracamy do granic. Trzeba wyznaczać granice, czyli komunikować. I czasami są takie rodzaje relacji, kiedy ja mam więcej praw, kiedy ja mam większą siłę perswazji. Na przykład, jeżeli jestem starszą siostrą mojego rodzeństwa, albo jestem profesorem na uczelni, albo jestem przewodnikiem na wycieczce górskiej, to ja mogę te granice wyrażać w sposób nieskrępowany. Ta rola, jaką wypełniam, ona oczekuje. W naturalny sposób to jest jedno z zadań kogoś, kto nadzoruje albo funkcjonuje jako pewna osoba decyzyjna. Gorzej jest, jeżeli chcemy mieć wpływ na zachowanie kogoś, kto jest w hierarchii funkcyjnej nad nami. Na przykład dziecko w stosunku do rodzica. Jest to trudniejsze, ale też jest wykonalne. Trzeba uwzględnić pewne wymagania, pewną kulturę, nawet powiedziałabym pewne osobiste zdolności tej osoby do współpracy czy do przyjmowania w ogóle jakichś uwag. No i teraz, co to znaczy wyznaczać granice? To nie jest jakaś brutalna akcja budowania szlabanów.
to nie jest budowanie, tak jak Trump robi mur dookoła Ameryki, żeby z Meksyku nie przedzierali się ludzie. To nie jest jakaś fizyczna opresja. Raczej na płaszczyźnie międzyludzkiej to są miękkie sposoby. Tym bardziej uzasadnione, że my wszyscy wiemy, że jeżeli coś jest nieinwazyjne, jest miękkie w wyrazie, jest delikatne, jest taktowne, to o wiele łatwiej przyjąć. Wobec tego, wiedząc o tym, będziemy też posługiwać się takimi technikami, żeby przekazywać nasze oczekiwania czy wymagania dotyczące granic. Powiedz o tym, co czujesz w związku z czyimś zachowaniem. Czyli nie mów o tej osobie, nawet za bardzo nie mów o tym zachowaniu. Nie opowiadaj, bo ty to tam zawsze to robisz, albo tak się zachowuje. No, wiadomo, że ten człowiek wie, jak się zachowuje. Czyli raczej, co się ze mną dzieje. To jest często całkowicie nieużywany kierunek takiego postawienia sprawy. Ja nie lubię, gdy ktoś się spóźnia. Ja nawet nie mówię, czy to jest źle, czy dobrze. Ja nie oceniam. Ja nie mówię, że ty masz złe wychowanie. W ogóle nie mówię o tobie. Mówię o sobie. Ja nie lubię, jak ktoś się spóźnia i naraża mnie na zwłokę, czy na czekanie, czy na zmianę planów, bo czasami to do tego prowadzi. Mogę powiedzieć, dlaczego nie lubię. Bo mam nieprzyjemne uczucia. Na przykład czuję się lekceważona. Albo martwię się. A też nie lubię takiego uczucia. Martwię się, czy ci się nic nie stało, czy nie wpadłaś pod samochód. No miałaś być o 9, jest 10:30 i ciebie nie ma. Jestem zła. No wściekam się, że takie plany mieliśmy fajne, a tu raptem nie wiadomo co. Albo jest mi smutno. O Boże, znowu ktoś mnie wystawia do wiatru. Znowu mi się robi przykro. Pewnie ma ciekawsze rzeczy, skoro lekceważy nasze umówienie. Po prostu nie lubię. Mogę powiedzieć, z jakiego powodu nie lubię i powiedzieć, jak się czuję, ale nawet nie muszę. Wystarczy powiedzieć, bardzo nie lubię, jak mnie okłamujesz. Bardzo nie lubię, jak używasz wulgarnych słów. Bardzo nie lubię, jak z marszu zmieniasz reguły naszych ustaleń. Bardzo nie lubię, jak lekceważysz moje prośby w różny sposób. Słyszycie Państwo? To jest krok najważniejszy, ten pierwszy. W ten sposób ja nie zamykam między nami komunikacji, tylko ją otwieram. Ponieważ ja nie atakuję. Jak ja mówię, że ja czegoś nie lubię, albo że mi smutno, albo że mi się chciało płakać, to ja nikogo nie atakuję. Ja mówię o sobie. Druga rzecz, bardzo ważna, nie uogólniaj. Przede wszystkim nie używaj dwóch słów. Zawsze i nigdy. Nie możesz mówić, że bo ty się zawsze spóźniasz. Każda osoba co najmniej raz nie spóźniła się na pociąg. Co najmniej raz nie spóźniła się na samolot. I tak dalej. Więc mówienie zawsze od razu wyzwala chęć polemiki. Zaczyna się kłótnia, krótko mówiąc. Albo nigdy, bo ty nigdy o mnie nie myślisz. No zawracanie, a te 60 róż, co ci kupiłem na rocznicę ślubu, to co? To co? No i już, i koniec rozmowy, bo wtedy wychodzi na to, że ja jestem winna, że ja się muszę tłumaczyć. Więc bardzo nielogiczny i bardzo nieinteligentny sposób zwracania uwagi albo próby stawiania granic, posługując się tymi dwoma słowami. Dalej. Nie tylko jest mi przykro albo czuję się wystawiona do wiatru, jak sterczę pod kinem, a ty kupiłeś bilety i ciągle cię nie ma. Ja nie wiem, czy idę do kina, czy nie idę do kina. Już widzę, że światła gaszą. Już bileter zamyka wejście, a ja tutaj czekam i czekam, przestępuję z nogi na nogę. Co jest dopiero? No, albo się coś stało, albo po prostu olewasz mnie. Czyli nie tylko to, że ja mam jakiś dyskomfort, ale jak przyjdziesz i wreszcie do tego kina pędem polecimy, a nawet spóźnieni wejdziemy,
to ja po filmie mogę powiedzieć, wiesz co, żeby uniknąć takiej sytuacji, to będziemy robić tak, że bilety będę zawsze kupować ja. Ten sam guziczek w internecie nacisnę i ten sam bilet będę miała. I wtedy możesz przyjść później, to ja ci zostawię twój bilet u biletera. Ja mam szukać rozwiązań. Nie podoba mi się coś? Mam pomysł. To jest niebywale praktyczne. Zwłaszcza, że wyzwala u tej drugiej osoby pod warunkiem, że nie jest to mój wróg. A mam nadzieję, że się z wrogiem do kina nie umawiam. Na ogół ta druga osoba mówi, no nie, no kochana, wiesz, no już dobra, nie, no ja cię rozumiem, nie, no ja naprawdę, ja już będę bardzo pilnować się, żeby nie narażać cię na taką sytuację. Czyli bardzo często jest taka jeszcze nadmiarowa chęć wynagrodzenia, no już dobra, wiesz, a dzisiaj to cię jeszcze zapraszam po kinie na kolację. Słuchaj, no już dobra, już się nie gniewaj. Czyli bardzo często osoba nieatakowana, której nie wzbudzamy jakiegoś odruchu, odwetu, ona bardzo chętnie idzie na ugodę, a nawet szuka sposobu, żeby załagodzić ten dyskomfort. Bardzo inteligentna metoda. A czasami już nie tylko, że próbujemy na przyszłość sobie zaplanować, żeby było lepiej, ale bardzo zdrowa, elegancka, a przede wszystkim niebywale psychologicznie wartościowa metoda ułatwiania wybaczenia, ułatwiania rozwiązywania konfliktów. Coś źle zrobiłeś? Z tego powodu było mi strasznie nieprzyjemnie? To ja mam prośbę do ciebie. Wiesz co? To kup mi kwiaty. Albo to wiesz co? To wysprzątasz łazienkę jutro. Albo to przyniesiesz mi podręczniki z biblioteki, ja sobie oszczędzę tego kursu, a możesz wziąć na swoje nazwisko, bo ja właśnie muszę przygotowywać pracę. Czyli zadośćuczynienie. Skoro ja poniosłam szwank, jakiś dotkliwy mniej czy bardziej, to ja mogę zaproponować, to ty mi to wynagrodź. Ja czasami, żeby rozśmieszyć ludzi, to mówię, no, biedna żona zobaczyła w SMS-y, w telefonie jakieś dwuznaczne u męża. On się kaja, mówi, nie, kochanie, to wiesz, to w ogóle mało znaczące. Dobra, dobra, kochany, wiesz co, to kupisz mi Mercedesa. Albo kupisz mi, nie wiem, nową jesionkę. Albo zabierzesz mnie do Tunezji na wakacje. No nie wiem, wiesz to, no nie ma, nie wiem, jak naprawdę uważasz, że tamta sprawa jest drobiazgiem, to pozwól, że ja też uznam, że była drobiazgiem, ale muszę to mieć jakiś dowód. Czyli zadośćuczynienie jest balsamem na urazę. Nie przeprosimy. Słowo przepraszam zwykle mówię, żebym ja się lepiej poczuła, a zadośćuczynienie dla osoby przeze mnie pokrzywdzonej okazuje zadośćuczynienie, kiedy ja chcę, żeby ta osoba się lepiej poczuła. Żeby to ona dostała coś, co złagodzi. Coś, co ją udobrucha. Coś, co jej pokaże, że tak, między nami będzie znowu dobrze. Oczywiście zależy od kalibru przewiny, ale nawet w drobiazgach. Dzieci rozrzucą zabawki. Wchodzi mama z pracy, potyka się o klocki, o jakieś misie, o gry. Mówi, hej, dzieciaki, no co wy robicie z tym bałagan? Naprawdę, to jest, no nie mogę już. Wobec tego zabieramy się za sprzątanie. Ale w związku z tym nie zrobię kolacji, tylko wy sobie sami robicie kanapki. Oj nie, mama, no nie, zrobisz naleśniki, racuchy, nie, mama. Dobrze zrobię, pod warunkiem, że wysprzątacie te zabawki i jeszcze przy okazji pomożecie mi na przykład, nie wiem, przy porządkach w kuchni. Pozmywacie po kolacji. Czyli zadośćuczynienie to nie jest jakiś akt, takie właśnie futro z norek koniecznie.
to jest wejście w taką codzienną dynamikę, kiedy coś dla siebie robimy na czyjąś prośbę. No i jest takim katalizatorem dobrych relacji. Teraz bywają problemy niejednorazowe, nie tam rozsypane zabawki, czy ktoś się do kina spóźnia. Ale bywają problemy, no właśnie nawykowe, przewlekłe. Na przykład ktoś notorycznie się spóźnia, albo ktoś notorycznie zostawia bałagan po sobie i tak dalej. To wtedy już nie wystarczy nagle któregoś dnia delikatnie powiedzieć: no wiesz, no rzeczywiście ta kuchnia taka niewysprzątana, ja wracam z pracy, a wyście siedzieli w domu, mogliście trochę. To jest za mała siła tej perswazji. Trzeba wtedy, skoro to jest pewien nawyk już, który po prostu się utrwalił, jakoś wszyscy się do tego przyzwyczaili, że sobie mogą na coś pozwolić. Czy to są dzieci, czy koleżanki z akademika, czy ktoś, z kim się uczę i ciągle wykorzystuje moją pracę. Mogą być to najrozmaitsze okoliczności. To wtedy, jeżeli jest jakiś taki przewlekły problem, że on stale się ponawia i pojawia i ja nie reagowałam zbyt stanowczo, licząc, że, no, że on sam minie, a on zamiast minąć, to się utrwalił. Albo nasilił jeszcze. Wobec tego z takimi sprawami lepiej nie czekać, aż się przebierze miarka i wtedy na ogół wybuchy są. I w czasie tych wybuchów mówi się rzeczy, których potem człowiek żałuje. Niepotrzebnie stawia na ostrzu noża nawet samą relację. Często grozi się jakimiś sankcjami, których nawet nie ma się ochoty potem wykonać. Ale jak jest za bardzo dużo uzbieranego tego negatywnego urazu, no to nic dziwnego, że przybiera to postać awantury, żeby tego uniknąć. A widzę, że coś się ciągle notorycznie dzieje, to trzeba, i tutaj krótko trzy punkty, zaproponuj rozmowę. Ale nie, że teraz siadamy do rozmowy, bo jesteście w biegu, w jakimś przelocie. Trzeba powiedzieć: słuchaj, w co musimy pogadać poważnie? Może teraz sobota będzie takim fajnym dniem. Będziemy przez chwilę sami albo będziemy mogli wyjść razem gdzieś. Wiesz co? Chciałabym w tę sobotę porozmawiać. Mam problem. I nawet jeżeli ten problem to ma ta druga osoba, a ja powiem, że mam problem, to mam rację. Bo ja mam problem z problemem. Ale jak powiem o sobie, to tamta osoba o wiele przychylniej skłoni się, żeby rozmawiać o moim problemie. A następnie, kiedy się już spotkamy, formułuję swój zarzut, czy uwagę, czy prośbę, mówiąc: mam wielki problem, potrzebuję twojej pomocy w jego rozwiązaniu. Ten problem to jest to, że ty zawsze zostawiasz łazienkę w takim stanie, że ja nie jestem w stanie przez 10 czy 15 minut zabrać się do własnej toalety, tylko muszę sprzątać. Podłoga zalana, ręczniki na ziemi, tubka z pastą do zębów poodkręcana, szczoteczki gdzieś tam walają się po umywalkach. Po prostu nie mogę tego znieść. To jest strasznie dla mnie deprymujące, upokarzające. Nie lubię tego, nie znoszę. To jest mój problem. Czy możesz mi pomóc z tym? Widzicie państwo, ja nie mówię: ty masz problem. No i w zależności od tego, z kim mam do czynienia, ktoś może być taki trochę cwany i szczwany. Jakaś koleżanka w akademiku może powiedzieć: a ty to ze wszystkiego robisz problemy. No robię, niestety. Dopóki razem mieszkamy, no to niestety, ale czeka cię to, że to będzie mój wielki problem. A jak ja mam problem, to rzutuje na stosunki między nami. Ja zaczynam ciebie nie lubić. Chociaż w ogóle to jesteś fantastyczna. No, czy mi w tym pomożesz? No ale nie wiem, jak mogę pomóc. No to wtedy mówisz, jak możesz pomóc. Czyli po prostu znowu otwieramy temat. W
wcale nie znaczy, że każda osoba od razu skwapliwie stanie na baczność, powie, ależ oczywiście, kochanie, dziękuję, dobrze, że mi powiedziałaś. Marzę o tym, żeby sprzątać po sobie łazie. Nie, może to być trudne. Czasami wymaga to jakiejś tam negocjacji. Czasami wystarczy powiedzieć, wiesz co, to ja jak będę otwierać drzwi do łazienki po tobie, to będę sygnalizować. Hej, wróć jeszcze na parę minut. Bądź na to przygotowana. Czyli możemy szukać takiej wpółdrogi. Ja ci mogę przypominać, albo mogę ci ułatwiać, bo do zmiany potrzeba czasami czasu. Potrzeba wdrożenia się. To nie jest automatyczna decyzja jak pstryk w kontakcie i wystarczy jeden ruch i światło się zapala. Z człowiekiem, z przyzwyczajeniami, a zwłaszcza z działaniami naszymi, nie jest taki automat. Czasami trzeba po pierwsze długo pamiętać. Najpierw zresztą trzeba zostać przekonanym do tego. Czyli to wszystko wymaga jakiejś współpracy. No i po to, żeby osłodzić tę uwagę swojemu rozmówcy czy rozmówczyni, fantastycznie jest po prostu tak jakby z marszu, tak elegancko. Słuchaj, z tą łazienką to mam nadzieję, że jakoś dojdziemy do porozumienia. A czy jest coś, co ty chcesz, żebym ja zmieniła? Na jednym oddechu. Ja mam do ciebie prośbę o ten porządek w łazience. A ty? A jak teraz nie przychodzi ci nic do głowy, to pomyśl i powiedz mi. Jestem gotowa. Czyli zaczynamy obdarzać się nawzajem tymi ustępstwami. A nie wyobrażacie sobie chyba, że jest na świecie w ogóle jakaś istota, która nie wynajdzie w zachowaniu każdego z nas jakiejś sprawy, którą chętnie by troszeczkę zmodyfikowała. A to za głośno ktoś mówi. A to pod jakimś względem naraża otoczenie na jakąś przykrość. A to słuchanie tej muzyki. A to nie wiadomo, co tam jeszcze robi. Czyli jak ja pytam, a czy jest coś, co ja mogę zrobić, to ja szczerze liczę się z tym, że ktoś mi to znajdzie. Ja mogę być nawet zaskoczona, ale to jest najlepszy sposób na to, żeby bez urazy negocjować wzajemny wpływ na siebie. Ja chcę od ciebie tego, ale proszę bardzo, ty chciej ode mnie tego, co tobie jest potrzebne. Ponieważ ludzie, i to dotyczy nie tylko bardzo bliskich zażyłości, to dotyczy na przykład sąsiedztwa. Niemcy, psycholodzy niemieccy robią fantastyczne badania, takie bardzo społecznie użyteczne. I badania naukowe, psychologiczne potwierdzają, że ludzie chcą ze sobą obcować, czy to w rodzinie, czy w sąsiedztwie, czy w osiedlu, czy w mieście, wtedy, gdy wzajemne potrzeby ich są jedne przez drugich spełniane. Czyli im bardziej mamy świadomość, że oto ktoś w moim otoczeniu ode mnie czegoś potrzebuje i ja będę gotowa to realizować, to tym trwalsza będzie nasza relacja. Nie tylko trwalsza, ale ona będzie bardziej wzajemnie satysfakcjonująca. Nie będziemy się siebie obawiać, będziemy sobie w potrzebie pomagać, będziemy dla siebie wsparciem. Czyli to są wszystko te elementy, o które człowiekowi, czy jest tego świadomy, czy nie jest świadomy, w życiu naprawdę najbardziej chodzi. No i teraz mamy jeszcze punkt widzenia, trochę perfidny, ale taki realistyczny. Mianowicie, wady i przywary naszego otoczenia, bliskich osób, one są bardzo pożyteczne dla nas. One nam w czymś pomagają. Gdybyśmy byli otoczeni takim cieplarnianym kokonem najżyczliwszych, oddanych, uważających i niezwykle
wrażliwych osób, to nie nauczylibyśmy się wielu rzeczy, ponieważ nie musielibyśmy. Nie musielibyśmy się uczyć stawiania granic, nie musielibyśmy się uczyć asertywności, odmawiania, dlatego że ktoś w tej abstrakcyjnej, wyidealizowanej relacji dbałby o nas. A tak naprawdę to my musimy sami o siebie dbać. I każdy, dbając sam o siebie, jednocześnie sygnalizuje wystarczająco wiele, żeby otoczenie również przyjmowało to do wiadomości i poddawało się tym oczekiwaniom, czy żądaniom, czy regułom. Poddawało się w celu harmonijnego, zgodnego współżycia. Czyli uczymy się tolerancji, cierpliwości, wyrozumiałości, asertywności. Czyjeś wady są mniej dokuczliwe, gdy przypomnisz sobie i zaczniesz doceniać, jakie dana osoba ma zalety. To dotyczy już osób znajomych dobrze, a nie kogoś przelotnego, przechodnia czy współpasażera w autobusie nieznajomego. Wady to jest jedna strona medalu. To jest jak gdyby strona księżyca, którą widzimy z ziemi. Ale jest też druga strona księżyca, której nie widzę na pierwszy rzut oka, bo moja wrażliwość, mój odbiór jest nastawiony na to, co mnie uraża, co mnie denerwuje, co mnie złości, co jest inne niż lubię. No ale mam rozum, mam inteligencję i w tym momencie dobrze jest zrobić wysiłek. A jeżeli sama nie mogę się doszukać, bo no nie znam za dobrze tej osoby, to ją pytać albo pytać kogoś, kto ją zna lepiej ode mnie. Czyli ja mam zrobić wysiłek, żeby zobaczyć nie tylko to, co mnie razi, ale żeby sobie przypomnieć, uświadomić i wprowadzić jako rewers wizytówki tej osoby to, co w tej osobie jest dobre, co może się podobać, co jest korzystne, co jest szlachetne, co jest ładne. A jeszcze jest jedna rzecz, którą bardzo warto doceniać. To jest, czy może w niektórych sprawach ta osoba, która tak mi działa na nerwy, jest trochę do mnie podobna. Pod jakimś względem. I to już wymaga pewnej takiej ekwilibrystyki nawet, albo jakiejś już takiego wysiłku i skupienia. I czasami bywa, że ktoś jest odrażający pod wieloma względami. No, to robi nie tak, w tej sprawie jest zupełnie odmienny, ma jakieś poglądy, które nabył nie wiadomo gdzie i ja nie mogę tego słuchać, bo mnie to denerwuje. Jak jesteśmy w kinie i na filmie zobaczy wzruszającą scenę, w której ktoś ratuje dziecko, to ta osoba ma łzy w oczach. I ja też. Czyli coś nas łączy. Wprawdzie dużo rzeczy jest na wierzchu niedobrych, ale gdzieś w głębi mamy bardzo podobną wrażliwość. I to może być ten początek tolerancji, ten początek przyjęcia osoby jako kogoś, kto jest godny i wart zażyłości. Oprócz tego jest zwykła ludzka słabość, która polega na tym, że jak ja widzę, że ktoś jedzie na gapę albo mi mówi, że właśnie nie kupił biletu i wsiadł do tramwaju, a mnie się też to zdarza, to ja wtedy taką osobę mogę potraktować jako taki odgromnik mojego własnego sumienia. To nie jest tak źle. Skoro ktoś inny jeszcze też coś takiego robi, no dobra, to są drobiazgi. Czyli czasami wada czyjaś jest takim balsamem łagodzącym moje własne wyrzuty sumienia,
ja nie wiem, jak się złoszczę, to krzyczę na swoje dzieci. A tutaj słyszę, jakaś osoba mi się z tego zwierza, mówi, słuchaj, nie, no, no okropnie. Jak wracam taka zmęczona z pracy, to w ogóle nie mogę opanować nerwów. Ja sobie myślę, no, ze mną nie jest tak źle, wiesz co, a ja też. I wada tej osoby, czy jakaś przywara może być dla mnie pomocna. W tym sensie, że ja łatwiej to zaakceptuję, że mniej się będę biczować i mniej będę z tego powodu miała jakiegoś złego samopoczucia. Dzięki niedoskonałości bliskich stopniowo uczymy się większej tolerancji. Bo jak ja widzę, że u tego mamy taki rodzaj niedobrych zachowań, u kogoś jakiś inny, a ten też coś robi, co wychodzi poza pewne normy, a to też mi się nie bardzo podoba, bo właściwie powinno być lepiej. Ja tak patrzę, że właściwie przekrój tego świata ludzkiego nie jest taki idealny. I zaczynam stopniowo, zwykle to przychodzi z wiekiem, stopniowo zaczynam rozumieć, co to znaczy to starożytne powiedzenie mylić się jest rzeczą ludzką. Errare humanum est. Dopiero rozumiem, aha, to było zawsze i będzie zawsze. I zdejmuję to, taki ciasno przykryty pojemnik z emocjami, taki autoklaw, w którym buzuje jakieś niezadowolenie. Albo wściekłość na innych, albo czasami na siebie. Nagle uchylamy ten autoklaw. Przestaje, para wychodzi. Dobra, jest jak jest. Spokojnie. Zmieniajmy to, co po drodze napotykamy, ale nie gniewajmy się na siebie. Jeżeli jest jakaś cecha człowieka, to jest właśnie nią omylność. Ja miałam świetną mamę. Moja mama bardzo dużo, zanim jeszcze z tą psychologią się zetknęłam, to moja mama już mi zrobiła dużo dobrego fundamentu. I pamiętam, jak ja przychodziłam do niej i mówię tam, a coś narozrabiałam, mamo, jak ja teraz z tego wybrnę, no nie wiem, tam kogoś obraziłam, a tu jakąś koleżankę, a tu coś jeszcze. Moja mama zapalała papieroska, to były czasy papierosów, siadała i mówi, no rzeczywiście, no niewesoła sytuacja. No ale poczekaj, coś pomyślimy. A właściwie to, który ty raz żyjesz? No to ja mówię, no jak to który? Pierwszy. No to skąd miałaś wiedzieć? To jest do dzisiejszego dnia, uważam, jeden z najcenniejszych dla mnie podarunków, który jest leczniczy dla poczucia wartości. Który ty raz żyjesz? No pierwszy, wiadomo. No to skąd miałaś wiedzieć? Ale mam do czynienia z kimś, kto zachowuje się okropnie, postępuje fatalnie. Jest jednym z tych kilkudziesięciu obrzydliwców toksycznych. I ja się ciskam i wściekam i mówię, no ale jak on może, jak ona może, cóż to za jakiś okropny charakter. Ale wtedy w tym momencie myślę, aha, zaraz, a który ona raz żyje? No który? No pierwszy, to skąd ma wiedzieć? I wtedy przychodzi moment, dobra, to ja jej to powiem. To ja spróbuję pójść w taką stronę, żeby jakieś wrota otworzyć, żeby ta osoba mogła z tego niedobrego miejsca się wydostać. Czyli, no tak, i ostatni ten punkt, obcowania z takimi trudnymi ludźmi, to jest właściwie dla nas ciągłe ćwiczenie. Czego ćwiczenie? Ćwiczenie w ustępowaniu, albo w negocjowaniu, albo w asertywności, albo w zwracaniu uwagi. Czyli tak czy owak, bez dopływu tych rozmaitych frustracji, które płyną od innych ludzi, to my byśmy sami nie wyrobili w sobie charakterów. Po prostu bylibyśmy jakąś taką miękką magmą przyzwyczajoną do puchowego posłania, czyli kompletnie nieodporną na najmniejsze targnięcia. No to bylibyśmy narażeni przy pierwszej okazji, nawet złej pogody,
na straszliwy bunt, frustrację. Skakalibyśmy z 15 piętra masowo, bo by nikt nie wytrzymał tego, że pada deszcz, kiedy zaplanował sobie, nie wiem, wycieczkę. Więc inni ludzie pokazują nam, że tak, nie jest tak, jak chcesz. Ja nie jestem taka, jak ty chcesz, ale choć nauczmy się łagodzić te nasze krawędzie i tępić nasze kolce, żeby się nie urażać. Gdy czyjeś zachowanie bardzo przeszkadza. No i tutaj już taki, zaraz będziemy końcowy etap mieć. Można dążyć do zmiany tego zachowania. A więc nastawiamy się na zmianę tej drugiej osoby. Ona coś robi źle. Ale można, uwaga, zmienić swoją reakcję na to zachowanie. A więc zamiast zmieniać tę osobę, to zmienić siebie. Nie jest to, że jedno jest lepsze, a drugie gorsze. Tylko co łatwiej zmienić? Kogoś czy siebie? Siebie, no pewnie, bo przynajmniej mam do siebie dostęp, a druga osoba może powiedzieć, kochanie, nie mam czasu. Albo wiesz co, zachowaj te twoje pomysły dla siebie. No, czyli ja mogę nie mieć dostępu do tej osoby, ona może nie chcieć współpracować. No więc ten drugi wariant, że ja mogę zmienić siebie, w przypadku, gdy mamy do czynienia z owszem otoczeniem takim powszednim, ale jednak niezbyt bliskim. Na przykład z sąsiadami, na przykład z kolegami ze studiów, z profesorem czy wykładowcą i tak dalej. Natomiast jak ja mam do czynienia z matką, ojcem, siostrą, bratem, mężem, żoną, synem, córką, to owszem, można przyjąć postawę, to dobrze, to ja się na to uodpornię, to ja zmienię siebie, to ja zacznę być bardziej tolerancyjna, ale wtedy ja nie wpływam na tę osobę. Ja przyjmuję, że coś, co mi się nie tyle nie podoba, co jest dla mnie niedobre, albo w ogóle niedobre, to ja to uczę się tolerować. Znowu, tu mi przychodzi jako następne zdanie nawiązanie do mojej zawodowej specjalności. Ja się zajmuję uzależnieniami. I oto wczoraj na przykład przyszło do mnie małżeństwo. Kobieta mówi, mam problem z alkoholem. Rozmawiamy. Okazuje się, ten problem datuje się od kilkunastu lat. Razem był mąż, który bardzo ją kocha i bardzo się martwi, ale nie śmiał się przeciwstawić. Nie śmiał zaryzykować, że ona się zagniewa na niego, więc nawet jej specjalnie uwagi nie zwracał. Źle. Dobrze, że jeszcze nic złego się nie stało. Ale parę krzyży na cmentarzu widziałam w przypadków, że rodzina była bardzo tolerancyjna, a alkoholik czy narkoman zapił się czy zaćpał na śmierć. Nie wolno tolerować. Złego postępowania nie wolno tolerować. Oczywiście bardzo trudno jest stawiać diagnozę, ale to dotyczy uzależnień. Natomiast czasami ktoś na przykład klnie przy swoich dzieciach. I ty, no taki już jest, no on to tak, on ma niewyparzoną gębę. A tak wszyscy mówią. I po prostu się to rozplenia. Nie wolno. Ja często cytuję taki fragment z Pisma Świętego, który mi jeden jakiś tam dominikanin, jak gdzieś razem pracowaliśmy, to mi to wyszukał. Z księgi Ezechiela. Tam jest taka przypowieść. Jeżeli twój bliźni czyni źle, ja ją oczywiście mówię potocznym językiem, tam jest to strasznie zawile napisane. Jeżeli twój bliźni czyni źle, a ty nie przeciwstawiasz się temu skutecznie, to grzech jest twój. Więc po prostu czasami, jak ktoś na przykład się ubiera w mini, a ma niezgrabne nogi, niech sobie. Albo ktoś nosi nietwarzową bluzkę. Dobra,
miejsca na świecie jest dużo, zmieści się też ktoś bez gustu. Natomiast jeżeli ktoś czyni źle, jeżeli szkodzi sobie, albo ryzykuje czymś ważnym, albo co więcej, szkodzi innym, to absolutnie nie wolno na to pobłażliwie patrzeć. Więc w tym sensie zmiana mojego nastawienia jest niewłaściwa. Ja mogę zmieniać swoje nastawienie wtedy, kiedy jest błaha sprawa. I nawet fajnie się tego nauczyć, bo cię o wiele mniej rzeczy denerwuje. Ale jeżeli sprawa jest brzemienna w skutki, to trzeba dążyć do zmiany tego zachowania u tej osoby. Pierwszy zamiar, czyli właśnie ten, wymaga decyzji, współpracy, udziału tej drugiej osoby. No i ewentualnie naszej pomocy. Drugi zamiar dotyczy zmiany samego siebie, czyli po prostu mam być bardziej cierpliwa, bardziej odporna na frustrację, bardziej akceptująca, ale mówię, to trzeba ważyć, czego dotyczy problem. I kiedy dotyczy nie powierzchownych, takich dekoracyjnych spraw, to raczej moja tolerancja może być dla takiej osoby, a nawet nie tylko dla niej, może być zgubna. Gdy druga osoba nadal postępuje denerwująco albo szkodliwie, nasze nerwy mają nauczyć się na to nie reagować w sposób ostry, tylko co najwyżej z humorem, pobłażliwie, niepryncypialnie. Ale wyłącznie w przypadkach, kiedy to są zachowania mające charakter nieszkodliwy. Bo jeżeli ktoś szkodliwie, tak ktoś robi bałagan w pokoju i nie masz żadnej ludzkiej siły, żeby się nauczył utrzymywać porządek, to humor, tolerancja, cierpliwość bardzo ułatwiają życie. Natomiast jeżeli ktoś upija się co drugi dzień, to ani tolerancja, ani cierpliwość, ani pobłażliwość nie są dobrze widziane. No i proszę Państwa, tym sposobem doszliśmy do końca. Chciałam jeszcze na koniec, jeszcze nie wszystko, bo przygotowałam zabawę. Ja układam psychozabawy. To nie są testy naukowe, ale sami Państwo zobaczą, że można się bardzo dużo z nich dowiedzieć o sobie. I teraz jest taka psychozabawa. Ile masz w sobie lęku w relacjach z innymi ludźmi? Odpowiedz na poniższe pytania, stosując skalę. 0 punktu nigdy. 1 punkt prawie nigdy. 2 punkty czasami. 3 punkty dość często. 4 punkty przeważnie. 5 punktów zawsze. Dla ułatwienia nie musimy tej całej skali pamiętać, tylko 0 punktów to jeżeli odpowiedź będzie brzmiała nigdy tego nie robię. A 5 punktów jak ktoś odpowie zawsze to robię. A potem sobie policzymy. No więc czy zakładasz, że wszyscy powinni cię lubić? A gdy ktoś pominie cię albo nie okaże sympatii, uważasz to za katastrofę. Zawsze albo nigdy. Jeżeli zawsze, to 5 punktów. Jeżeli nigdy, to 0. 2. Czy do wykonania trudnego zadania w domu, w pracy, w szkole nie zapraszasz innych osób z obawy, że i tak ci odmówią? Zawsze nie zapraszasz? 5 punktów. Nigdy? 0 punktów. Czy ustępujesz innym, spełniając ich wszystkie prośby, mimo że nie masz na to ochoty? Zawsze tak robię? 5 punktów. Nigdy tak nie robię? 0 punktów. Czy pytasz o zdanie, o zgodę, o akceptację, nawet w sprawach, które dotyczą tylko ciebie? Zawsze? Pytam? 5 punktów. Nigdy nie pytam? 0 punktów. Czy podejrzewasz, że ludzie ciągle mówią o tobie źle za twoimi plecami? Zawsze 5 punktów, nigdy 0 punktów. Kto miał od 20 do 25 punktów? Nikt. Super. To jest zalękniona mimoza. Czy ktoś miał
od 0 do 9 punktów. No, świetnie. Siła spokoju. Masz poczucie wartości i kierujesz się rozumem, dzięki czemu nie przeżywasz zbytecznych lęków i niepokojów, a więc także i rozczarowań, a niezbyt ciężkich zawodów w relacjach z ludźmi. Gratulacje. A czy ktoś miał 10 do 17 punktów? Zuch albo skaut. Ostrożnie, ale dość odważnie radzisz sobie w kontaktach z ludźmi. Wykazujesz niezłą umiejętność współżycia, bez lęku i na równych prawach. Gratulacje. No i dziękuję bardzo. To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcasty.sis.pl, a wersję wideo na kanale w SIS na YouTube.